Mieszkańcy chcieli, aby tablica była gotowa na 1 marca w rocznicę obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Chcielibyśmy, żeby to miejsce był rynek. Tam jest takie miejsce, gdzie są już różne tablice upamiętniające na przykład Jana Pawła II. Jest tam miejsce, także po pierwsze tam stanie, które burmistrz Rado Miasta uchwalili, że będzie, więc myślę, że miejsce byłoby adekwatne do tego. Wszyscy popierają nasz projekt zgodnie. Uważają, że miejsce w przestrzeni publicznej jak najbardziej bohaterom polskim się należy, a takimi są bez wątpienia żołnierze wyklęci. Władze Chocianowa wniosek o powstanie tablicy odrzuciły, jak tylko się pojawił. Władze Chocianowe mają swoje plany. Wobec tego mieszkańcy wybrali się na sesję Rady Miejskiej Chocianowa, by spróbować przekonać władze do swojego pomysłu. Postanowiliśmy zbierać podpisy mieszkańców. Pozytywne jest oczywiście nagłośnienie tej sprawy. Mieszkańcy chcą tego. Mamy już trochę podpisów. Dzisiaj przyszliśmy tutaj, aby radni nas wsparli, ci, którzy są za inicjatywą. No i myślimy, że może akurat się uda, skoro jest taki odzew. Tak, że uda się przekonać pana burmistrza, bo mieszkańców głos jest chyba najważniejszy w tym wszystkim, prawda? Okazuje się, że pomysł, dobre intencje i samo zaparcie mieszkańców jednak nie wystarczą. Burmistrz Franciszek Skibicki zdania nie zamierza zmienić. Jest to na dzień dzisiejszy decyzja ostateczna, gdyż są jeszcze inne wnioski, o których ja po prostu publicznie nie mówiłem. Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Leszczyński, poproszony o komentarz przed kamerą w tej sprawie, odmówił, tłumacząc się zmęczeniem po 8 godzinach pracy.